Dzisiaj przejedziemy ponad 350 km tylko i wyłącznie w jednym celu. Będę chciał zrobić naprawdę mega fajny prezent dla moich rodziców. No i jako, że nie jadę sam, tylko jadę z chłopakami, to pewnie albo będzie wypadek samochodowy, albo ktoś nam wpie... albo stanie się coś totalnie złego, nad czym nie będę miał kontroli, więc oglądajcie film do końca. Przy okazji, widzowie, na samym starcie możecie dupnąć łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem, jak chociażby Maciek Świr, tu niezły świr z ciebie, wariacie. Suzdir, podejrzany nick trochę. Bartek Indyk, Kubek 96 i Aleksandra Bieniecka. Ale że baby oglądają mój kanał. Klasyczek, widzowie, trzeba obudzić tych frajerów skończonych. Trzeba przyładować gnata na nich. Oni to muszą mieć przesrane życie ze mną. Pierdolony kontentowiec. Kontent zbudzenia, widzowie. Let's go! Okej, let's go! Dawaj, kurwa. Przynajmniej, bo drugi magazynek w ciebie waduje zaraz. Z ciekawszych rzeczy, widzowie, dostałem pismo z sądu. Patrzcie, widzicie? Sąd Najwyższy i tutaj mamy adres, ale to zakryty jest adres. Ogólnie dosyć dziwna sytuacja, bo sobie kupiłem miejsce parkingowe, ale się chyba okazało, że jednak nie jest moje. No i wchodzę sobie do garażu, co nie, i widzę za wycieraczką właśnie takie tego pismo z Sądu Najwyższego. Jestem ścigany z urzędu. Przestań szkalować nasz naród, chu... A jak już przy tych rzeczach jesteśmy, to słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że zrobię sobie dzień bez słowa na K. Wiecie jakiego, nie? Więc zaczynamy od teraz i trzeba spakować walizę, widzowie. Dobra, chyba już wszystko. W sumie to jedziemy na 2 dni, a się spakowałem jakbym... Nie wiem, na wakacje jechał jakieś. Dobra, widzowie, lecimy już na zewnątrz w takim razie. Dobra, teraz szybciutko. Wyłazimy. Ja w ogóle słyszałem, że jakieś patusy tutaj kręcą się pod naszym blokiem. Bić mnie chcą. Ja nie wiem, o co chodzi, ty. Sprawdźmy, widzowie, czy to prawda. Dobra, czy są tu gdzieś? O, no i koniec. No i koniec challenge'u. Co jest? Dawaj, telefonik. Nie mam telefonu. Co to jest? Co to kamera? Uber przyjechał. Gapisz mi się na bebek? Gapisz mi się na bebek? Nie, ja się nie gapię na bebek. Też się nie gapię na bebek. Szybciej w tym BMW, ty szmulu jebany, kurwa. Halo! Ale mówię, kurwa, wysiadamy? Ej, Szymek, a u ciebie działają przyciski w aucie? Nie, czemu? Na przykład E. O kurwa, działa. Zrobiłeś. Otworzyłem drzwi. Szymek, możesz teraz nie iść na drugi, dzięki. Kurwa. Dzięki, kurwa, Szymek, ja. Ale nie wiem, o, co powiedziałeś, co ty powiedziałeś? Ale nie wjechałem na popkę. Co ty, powiedziałeś teraz? Ale to i tak nie słychać na filmie. Słychać. Nie, moje można wypipkiwać. Ej, Max, tak? Ty masz psychy wyjść z auta? No. Na losowej osobie na ulicy. O. O cholera, jak to mocno uderzyło. No i co ty, kurwa, robisz? Ja, no shit, ale sklej ci wyje... Jedziemy, chłopaki! Daleko, widzowie, jedziemy. Kurwa, ręka na kierownicy, bo się wyjedziemy zaraz. Zobaczymy, jak zareagujecie, jak przez całą drogę będzie jechać Coco Chanel. Na dobry dzień, kurwa. Będzie cudowny dzień, widzowie. Pozdrawiam masnego Bena. Nie chcę znać. Dobra, jesteśmy na stacji. Następna stacja. Totalna dewastacja, Szymon. 9,5 kosztuje 6,07 zł. Ja dobra, ogólnie, bo nie powiedziałem jednej konkretnej, bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, widzowie, no jedziemy daleko, bo jedziemy w góry. Jedziemy do Nowego Targu, czyli do mojego miasta rodzinnego, w którym mieszkamy chociażby moi rodzice. Plan myślę, że jest dosyć spoko, ze względu na to, że chciałbym im kupić TV-kę. Jakby mój tatusiek od paru lat ma problem ogólnie ze słuchem i ze wzrokiem. No wiadomo, widzowie, ludzie się starzeją, ja też się trochę starzeję. Dlatego trzeba sobie szybko zrobić kida, żeby był takim zajebistym turbo kozakiem jak ja. Aj, miałem zrobić dzień bez słowa na K. No niestety nie wyszło. Jestem patusem, mamo, przepraszam. Jestem hamem, prostakiem. Tak czy siak, plan jest taki, że lecimy właśnie do Nowego, zgarniamy telewizor, zamówiłem już właśnie nowiutki telewizor. Wyszło tam ponad 3500 i będę chciał rodzicom zrobić taką niespodziankę właśnie w postaci nowego telewizorka, który sobie zamontują w sypialni. Katę mają od i duży telewizor jest w salonie, ale nie siedzą w salonie, siedzą przy TV-ku, oglądają, ale zawsze jak im mówię, żeby przenieśli sobie telewizor, to jest nie, bo w salonie musi być duży telewizor. Dlatego zafundujemy im coś fajnego, przy okazji zrobimy właśnie taki prezent przedświąteczny i w sumie co? I będzie im miło.
Bo jestem chłopem dzieckiem strasznie, bo się nie odzywam do nich, dlatego... Dlatego przynajmniej tak się chociaż zrekompensuję. Co ma, Szymek? Dobrze się czujesz? Przetwarzamy twoją płatność. Pół godziny już. Zajebiście. Patrzcie, jaki piękny. Gruba smaku. Gruba smaku? No, dawaj, dawaj. W sumie nigdy nie jadę tych burgerów do Rulena. Jak na to, że jesz codziennie zestaw maty, taki burger jest lepszy, czy... Ocenka? Mam pytanie. Z jakim sosem chcesz hot doga? A serio się pytasz? No serio. Dobra, ty! Oczywiście, że tysiąca by jest widzowie. Chłop mi podał tego wegetariańskiego hot doga, jakbym był jakimś pierdolnym wyrzutkiem społeczeństwa. Tego sosu już którego? Umieram! A ja nie dokończyłem. Ten burger, jak za 19 zł, z podwójnym mięsem, jest naprawdę świeży i dobry. Serio? Naprawdę. Próba hot doga wegetariańskiego. Wygląda jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej. Widzowie, będę szczery, nikt na YouTube wam tego nie pokaże. Ale widzowie, my generalnie robimy to codziennie. Chyba jak kiszczena już lata, ja pierdolę. Kurwa, był fajki? Nie. A ktoś fajki zostawił? Ja nie palę papierosów. No ale zostawił ktoś, to może zapomniał. Jak nikt się nie zgłosił. Max powiedział, żebym przymierzył, jak leżą w mojej kieszeni, leżą bardzo spoko. Fituje git, więc ja sobie po prostu ten, nie? No. Fajny fitik, wariacie, fajny... Żartuję, widzę, przecież to moje były. Znaczy nie moje, w sensie, no... To były Szymka. Serio, serio, no. Musisz wciągnąć nitro. Nie mogę. Musisz, kurwa. Cholera, będę leciał. Mogę, bo chcę właśnie iść spać. Musisz wciągnąć nie nitro. Nie mogę iść ale... spać. Ale wciągnąć! Nie. Ale wciągnąć! To jest... Nie, wypić, tylko wciągnąć! To jest niedobre, widzowie, nie wolno takich rzeczy robić. Wciągnij nitro sobie. Mam kolejkę za niego? No dobra, masz, kurwa. Ja... Ale wciągnij nitro. Teraz ogląda to... Maciek lat 10 i myśli, że to dobrze. Nie wolno tego wciągać. Wciągnij nitro, kurwa. Nie wolno tego wciągać. Szymek, czemu mnie wypierdala do tyłu? Chciałem, żebym wciągał nitro, a to nie jest legalne. Jak nielegalne? Ja na stacji kupiłem! Dobra, ole was wszystkich. Nie, ciebie nie ma. Dobra, widzowie, jedziemy dalej w takim razie. Zostało nam jeszcze... Czekajcie, widzowie, bo to trzeba tak zrobić chyba... Oj. Patrzcie, widzicie, widzowie? Zostało nam jeszcze 53 minuty drogi, więc jesteśmy w trasie już 4 godzinki, a my trzymamy się git. Słuchaliśmy sobie muzyczki ogólnie, pamiętajcie, że na Instagramach naszych są bardzo fajne rzeczy często i takie, wiecie, backstory tam macie jakieś, co na przykład zrobiliśmy, nie? No tutaj takie bardzo fajne krew, rzeczy. Nie jest sztuczne. No, wciągaliśmy nitro na przykład. No na przykład, a nie, to nitro wciągaliśmy też na filmie. Dużo rzeczy ja zrobiłem tutaj. No, ale ogólnie plan jest taki, że teraz zajeżdżamy, w ogóle chłopakom wszystkim uszka zatkało i mówią, uszka nam zatkało, a ja normalnie, widzicie, prop się totalnie. Dobra, Szymek, nie chwal się. Że tobie nic nie jest. No, ale jedziemy do sklepu, odbieramy TV-ka, lecimy do rodziców. Przygotowali obiadek, bo moi rodzice są top of the top, naprawdę. Oni się przygotowali specjalnie, żeby wam, chłopaki, ugotować nie. Obiadek, czekajcie? Ja słyszałem, że będzie spaghetti bolognese, widzowie. A ja jako wielki fan kuchni włoskiej zrobimy Max, ocenę. Zrobimy ocenę. Kto pytał? No i dobra, kto pytał? Nikt! A jest to kamerą. Dojechaliśmy, widzowie, jesteśmy już pod klepem, którym zamówiliśmy właśnie TV-ka. Wysiadamy w takim razie, 5 godzin drogi, ej, minęło nam totalnie szybko. Słuchajcie, minęło naprawdę tak dobrze te 5 godzin, w ogóle tak dobrze się jechało, tym samochodem się tak dobrze i miło podróżuje. Dobrze, o, dobra, dziękuję serdecznie. Dobra, wysiadka. No, ale jest normalnie, nie wiem. Nie oddają te góry. Ale jest tak zamglone, jest zamglone strasznie. A później się dziwić, że ludzie tutaj dostają paraliżującej depresji. Żyłem tu przez 18 lat i tak było bardzo często akurat. Chodzimy do sklepu, zgarniamy TV-ka. Proszę, przekazuję ci, moje dziecko. Bawcie się dobrze, widzowie. Zostawcie lajka, suba do tego momentu, jak oglądaliście. Napiszcie w komentarzu mgła. Będę przypinał serduszko. MGLA. Mgła. Ogólnie to wygląda tak, że wiesz, oni mają w salonie duży telewizor, ale w sypialni mają małe. I oni mówią, że w salonie musi być duży. I że nie oglądają, to w ogóle nikt tam nie siedzi, co nie? I oni przed TV-kiem, a mój stary jak kret, po prostu się patrzy i nie wiem, i nic nie widzi, i przez lupę patrzy czasami na TV-ka. Nie mają Netflixa, nie mają YouTube'a i tak dalej, moja mama musi na telefonie oglądać i tak dalej, więc żeby oglądali moje filmy, nabijali mi wyświetlenia. Cześć, jeszcze ten telewizor się zwróci, nie? Wiecie, co się. Starzy wrócą. Ten, co oni mają, i to bierzemy do Warszawy i łazienkę. I go rozpierdę. A słuchajcie, telewizor trzeba jeszcze rozdziwiczyć, trzeba włączyć na nim jakiegoś po... Słuchajcie, nie mogę... Takie uchwyty, więc będą potrzebne, żeby zamontować TV-ka, wiecie, w łazience. Więc... Każdy po jeden w kieszeni.
No, zapytałem. Jadą po ciebie. Boże, znowu. No tak, pytanie szybkie. To jest to, co to gwarantuje. Na telewizor. W momencie, gdyby... My dzisiaj tak zrobimy, to nie ma sensu. Znaczy, przy montażu, jakby to się działo na ścianę, to się nowy kupi. Ej, tak szczerze, zajebiście to wygląda. No, nie, wygląda mocno klimatycznie tutaj wszystko, ale ogólnie powiem tak, serio, ja jestem ciekawy reakcji starych, bo jakby ja też w ogóle tak z bomby im powiedziałem, że wbijam, dosłownie wczoraj wieczorem, nie, więc moja mama od razu już się cieszy, jak to ona. Może oglądaliście te filmy na przykład z nią, ale ona jest totalnym gitem, no ale mówię, jak dostaną jeszcze prezencik, taki w sumie przedświąteczny, to myślę, że będzie kurwa mas dobry. No jak będzie obiad chuj, to kurwa, to wale, wale ich wale ich, nie no, żartuję, kocham swoich rodziców, są najlepsi na świecie. O, dobra, ja pierdolę na styk. Weszło jak temat do nosa. Nie. Nie? Nie, żadne takie rzeczy. Na katolickim kanale moim. A, no tak. Uspokój się, kurwa. Dobra, pakujemy się do fury. Kurwa, ja pierdolę. Walone zakwasy. Ja ale nie tu wiem. Jest ścisk w ogóle teraz. Jak to, kurwa, nie? Jestem bardziej garbatą, kurwa, niż kiedykolwiek w tym momencie. Jest gruby. Dobrze, widzowie. Ostatnie 7 minut jazdy. No i będziecie mieli reakcję moich starych. Mam nadzieję, że będą zadowoleni. I mam nadzieję, że mnie nie zwyzywają, że ich nagrywam. W ogóle zabawne, widzowie, bo jakby to wszystko wygląda tak, a jest godzina 16:34. Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Aztek, czyli nie wiem kto. Też Max? Miło mi. Bardziej niż za. Bo ty mi tu wędrujesz, a tata nie odzywa się w ogóle. Okej. Okay. Dobra. Wygadać cię na okrągło, nie? No, no. Dobra. To tego, my zaraz będziemy na górze, dobra? Dobra, ej. Teraz tak, wygoniliśmy starego na górę. Ty jak nie zostawisz lajka, to prętem metalowym się napierdolam, kurwa. Specjalnie taki, że jak idziesz na stadion Legii, to idziesz z tym mieczem Minecraftem i mówisz, ale co to jest? A w środku masz ten. Nie musisz już w dupie przetrzymywać tych rzeczy. Czekajcie, zrobimy tak. Wychodźcie po tamtych schodach, po tamtych, no? Ja wam otworzę z tamtej dobra strony. Chodź, mama. No bo mamy drzwi otwarte. Chodź na chwilę do kuchni. Chodź na chwilę do kuchni. Dobra, ja wam powiem, kiedy możesz się odwrócić, dobra? Nie wolno. Dobrze, nie wolno jeszcze. Jeszcze nie wolno. No. Jeszcze nie wolno. Dobrze, w takim razie 3, 2, 1. Proszę bardzo. To jest dla was prezent przedświąteczny. 65 cali macie do sypialni. Macie też ramię. Przepraszam. Tak? A z jakiej racji to jest? Z jakiej racji to się musi zwrócić? Kocham was. Dziękujemy pięknie. A ja myślałem, że jak jest za 150 cali. Jezus. 60, żeby takie pudło tu, że nie no. 65 tutaj macie. Mamy do was mocowanie też, żebyście mogli sobie przechylać i wszystko dostosować. Tak, żebyś mógł być bliżej, jak nie będziesz widział na przykład. I robimy kino. Ty też. No, będziesz mogła, będziesz mogła moje filmy oglądać na telewizorze. I ty tacie też pokazywać. Dzięki. No. Dziękuję. No już wam nie zawracam dupę. To musiało być nagrywane. Tak, musiało być. Niestety. Ale... Czy to życie nasze już tak teraz będzie wyglądało? Niestety tak będzie. Łóżeczko i telewizor. No ja pochodzi. Widzicie, tata jest dobrze nastawiony, mama. Przecież od 5 lat już tak wygląda tutaj. No, jak nie więcej. Tak? Jest kawał szafy. Chcemy odpakować ten wszystkie talerze, co? Pokażę wam. Trzymacie tam? Tak. Uwaga. Ale on jest wyciłki strasznie. Proszę bardzo i jak tutaj. Może sobie tak stać, bo on jest na teraz. No. O kurde. No i ma więcej piwa. Praktycznie 65 ma. Praktycznie 65? Ale nie ma ramion żadnych. No tak. Wiem, no jest bajera. No. Nie wiedziałem, że ramię wam też kupiłem. Nie wiedziałem, że taka szafa będzie. Nie ma problemu. Dobra, to już później jeszcze ramię musimy przynieść. Idziemy jeść w takim razie. Zjemy. Tak, zjemy i wydupiamy dalej. Za parę lat już sama nie wiem, co będzie. Aż... Zapamiętajcie ten dom. Powiem tak, chłopaki, postarałem się dla was i tego, i mamy tutaj... Odsuniesz się, kurwa? Tak, zamówił mnie. No dokładnie. Patrzcie, widzicie, chłopaki? Teraz kurwa każdy tutaj. O. Dobrze, przepraszam. Po zjedzeniu jedzonka, czego już nie nagrywaliśmy, pojechaliśmy do Zakopanego, gdzie postanowiłem dla chłopaków taki mały prezencik zrobić, bo wynająłem fajną miejscówę, w której siedzieliśmy przez kolejne dwa dni. No i generalnie zapomniałem dograć końcówkę filmu, widzowie, dlatego zostawcie lajka, suba z dzwonem. Tutaj macie jakieś fajne inne filmy. Dzień był tak intensywny, że wywaliło nas z butów. No i co, pamiętajcie, żeby troszczyć się o swoich rodziców, bo pewnie są super. A jak nie są, to kiedyś zrozumiecie, że są. I to tyle, fajne filmy na ekranie i hej, widzimy się, nie wiem,
wiem, jak będzie następny film czy coś.